Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Gex 3 Deep Cover Gecko na PlayStation 1. I słuchajcie, teraz zamienimy się właśnie w latającego, nie wiem nawet jak to mogę nazwać. To jest jakiś taki Gex orzeł, Gex ptaszek, nie wiem nawet jak to nazwać. Ale no, jak widzicie, udało nam się ładnie zrobić tutaj 100%, tak jak sobie zażyczyliśmy, tak też i mamy. Więc bez zbędnego przedłużania będziemy mogli zabrać się za jeden z poziomów, ponieważ tutaj mamy tylko dwa poziomy dostępne. I myślę, że na sam początek wypadałoby sobie już po prostu zapisać, żeby mieć już ten nasz stan gry zapisany, żeby nie było żadnego potem problemu, co nie? Też tak myślę, mamy 41 pilotów, a więc tak. Bierzemy sobie oczywiście znowu kostium latającego bohatera, który ma zamiast uszu ma skrzydła, Super Hero Show. I lecimy sobie właśnie do tego poziomu. Przyznam szczerze, że wczoraj sobie ćwiczyłem wieczorem ten poziom i let's get it on! Nie będę ukrywał, że sprawiał mi on problem i mam nadzieję, że akurat przy nagrywaniu nie będę miał takiego problemu, ponieważ ostatnimi czasy zauważyłem, że kiedy nie nagrywam, to mam problem właśnie z takimi poziomami, ale kiedy nagrywam, to już jest troszeczkę z górki, tak więc no zobaczymy, miejmy nadzieję, że to będzie w zasadzie to, no nie? Tylko sprawdzę, jak to się nagrywa, czy tu wszystko dobrze jest, tu chyba jest wszystko, też gitara. Przybliżę sobie troszeczkę mikrofon, żeby nie było. I troszeczkę podgłosie tak na 90%, żeby nie było przypału. No i dobra, jedziemy z koksem w takim razie. Ciekawostki do poziomu Super Hero Show. Poziom w wersji Game Boy Color nazywa się Hero TV. W prototypowej wersji gry stroje, które Gex nosił w poziomie, były bardziej podobne do postaci Marvela, takich jak Spider-Man i Hulk. Założono, że zostało to zmienione, aby uniknąć sporów dotyczących praw autorskich ze strony Marvel Studios w tamtym czasie. W prototypie z 30 grudnia 1998 roku nazwa zastępcza tego poziomu nosiła nazwę Telewizja Miejska. I'm here to save the day, but I'm soft and I cried. Nie wiem, czemu mnie rozwala w ogóle ten kostium Gexa, nie? Ale dobra, musimy w takim razie pójść tutaj sobie, bo ponieważ tutaj jest życie, tak, to na akurat poziom już znam na pamięć pod tym względem, tak więc wiem, czego się spodziewać. No i nie pamiętam oczywiście moich wspomnień, jeżeli chodzi o livestream z 2017 roku, ale tak mówiąc aktualnie, tak jak se wczoraj ćwiczyłem, no to ten poziom bardzo mi nie przypadł do gustu. I czekajcie chwilę. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Musiałem sobie trochę kichnąć, więc dlatego będziecie mieliście tutaj takie cięcie. No więc tak, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to no cóż ja mogę powiedzieć. Moje wspomnienia są takie, jeżeli chodzi o wczorajsze ćwiczenie sobie, że no niezbyt ten poziom mi przypadł do gustu. W sensie, no jest jako tako całkiem w porządku, soundtrackowo, graficznie. Wszystko jest jak najbardziej na swoim porządku. Aczkolwiek bardzo w tym poziomie nie lubię przede wszystkim ułożenia tych komarów, które musimy zebrać, żeby mieć 100%. Oraz czego ja bardzo też nie lubię, to, że Gex się w tym poziomie strasznie ślizga. I to jest coś, co troszeczkę człowieka no denerwuje, no nie oszukujmy się, to nie jest nic fajnego, jeżeli grasz protagonistą, który po prostu ślizga się na platformach i nie ogarnia jakby niczego, no nie? Wybaczcie, że tak będę trochę przez nos mówił, ale no jak wiecie, lato to jest taka pora roku, gdzie alergik jest alergikiem. Ja jestem alergikiem, więc no chyba wiecie, o co chodzi. Mam uczulenie dla osób niewiedzących albo alergię na pyłki z kwiatów, więc teoretycznie lato to powinna być dla mnie najgorsza pora roku, ale jakoś przywykłem do tego. Mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, jestem przyzwyczajony. Owszem, czasami to denerwuje, ale to tylko tak czasami. Jakoś lubię mimo co lato. Przez lato jakby większość rzeczy jest takich, wiecie, żywszych i jakoś taki fajny klimat jest. Poza tym można sobie fajnie pogrillować, inne tego typu rzeczy porobić.
Więc zawsze patrzę na takie pozytywy niż na negatywy. Staram się, będąc alergikiem, patrzeć na wiele takich rzeczy właśnie pozytywnie, a nie negatywnie. Gdybym miał na wszystko patrzeć negatywnie, no to moje życie byłoby bardzo smutne. Taka jest prawda. No elegancko, tutaj mamy już wszystko, jakby to można powiedzieć, zniszczone, więc możemy iść do przodu, nie ma problemu najmniejszego. No i za pokonanie trzech kotków mamy pilot, taka ciekawostka, jak widzicie zresztą. I tu swoją drogą macie Gex Jeans, czyli Gex, który reprezentuje, albo raczej reklamuje jeansy, i to jest model Gexa z Gexa 2, taki easter egg. Dla osób, które, no nie wiem, mogły nie widzieć, no to teraz widzą, a osoby, które wiedziały, no to raczej nie są zaskoczone, tak tylko tyle mogę od siebie powiedzieć. No mam nadzieję, że uda mi się tutaj zdobyć 100%, bo ręczę trochę za to, że uda mi się bezproblemowo to zrobić. No ale jeżeli będą problemy, no to trudno się mówi, no nic na to nie poradzę, no takie jest życie. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Taka jest prawda. Dobra, teraz możemy zebrać sobie te komary tutaj. Jak najbardziej. I tutaj będziemy mieli przeszkadzajkę, którą będzie trzeba jakoś... zniszczyć. Wiadomo. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie macie wspomnienia z tym superhero poziomem. No, jestem bardzo ciekaw. Zapomniałem jednej rzeczy, moi drodzy. O, mianowicie się przebrać w superbohatera. 39 sekund. No to zdążymy, tak mi się wydaje, że w 39 sekund. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się uda. No ale mogę się oczywiście mylić. Ja nie jestem wszechwiedzący i nieomylny. Ponieważ musimy teraz właśnie coś takiego zrobić. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Teraz jeszcze na dole. No i elegancko. Dobra. Pyk. Musimy checkpoint zebrać. A, i jeszcze teraz tak. Propos właśnie tego, to jak widzicie po tamtej stronie są komary, które wypadałoby też zebrać, ale na razie tego nie możemy zrobić. Więc teraz tak. Zbierzmy sobie na razie tutaj te komary. Na spokojnie, nikt nas nie goni. Na spokojnie sobie chcemy zrobić 100%, bez żadnego pośpiechu. Nikt tutaj nas nie ściga, przecież to nie jest żaden speedrun. O, tutaj jeszcze są komary, które warto się nimi zainteresować. Tu był chociażby jeden komar. O, i elegancko. Dokładnie tak. Jest elegancko. Ale jeszcze się upewnię. Nic tutaj nie pominąłem. Tam u góry pewnie będą jakieś, ale tu na razie nie widzę na dole, więc jest gitara. O, tutaj mamy komary. O, żyćko mamy. Warto się wrócić czasami po takie żyćko. 60. To jest ładny wynik. Nawet jeżeli nie będziemy mieli 99, to wydaje mi się, że te 60 czy tam 70 to będzie naprawdę bardzo ładny wynik. Jak na Gexa trójkę. Troszeczkę ta muzyka się spóźniła, nie żeby coś. Tak trochę nie wpasowała się ona. Ale to taki mój drobny komentarz, żeby nie było, że ktoś to odbierze jako czepianie się. Bo nie mam zamiaru się czepiać. You never knock me down.
Night, night, baby. Yeah. Tu nic nie ma już? Nie, tam u góry są jeszcze, ha? Widzicie? This attack is useful, but the bomber can only kill using his own bombs. Oj, trochę nie tak jak ja chciałem to zrobić, tak więc musimy się cofnąć. O, dokładnie tak. Tak ja to chciałem zrobić i tak też zrobiłem. The warriors got Cyrus. Nice outfit. You must be brothers. Warriors, come out and play. Tu wreszcie co mamy checkpoint, elegancko. Więc teraz możemy atakować tego cymbała i otworzyć nam wrota do anielskich skrzydeł uszastych. I tam już moc mamy do końca tego poziomu, tak więc możemy sobie teraz latać, 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 jeszcze raz latać, moi drodzy. I to będziemy wykorzystywać sobie, czemu by nie. Będziemy mogli teraz pozbierać sobie komary i inne tego typu itemy, które żeśmy tutaj pominęli. A tego trochę pewnie będzie, więc dlatego teraz trzeba zobaczyć między innymi odpowiednie punkty, gdzie możemy wylądować. Na przykład tu możemy wylądować sobie i tak też zrobimy. Tego nie planowałem, ale na szczęście tu mamy po raz kolejny checkpoint. Mimo co uderzę i jeszcze raz pozbieramy, bo wcale daleko nie zginęliśmy. No to się zgadza. Ten posąg trochę przypomina tego Moszoporka. O ile to nie jest on. Bo to wszystko jest możliwe, jeżeli chodzi o Gexa. I mnie wcale by to nie zdziwiło, gdyby to był on. Jakieś jego KBO czy coś. I zbierzemy stracone życie, które żeśmy stracili w durny sposób. 61, elegancko. Wiecie co, gdzie mnie jeszcze nie było? Patrzcie. Tutaj mnie jeszcze nie było. Wypadałoby do góry pójść. To już byłem, bo ja pamiętam, że tutaj zbierałem te wszystkie komary. Ale wiecie co teraz zrobimy? Cofniemy się i zobaczymy co teraz się stanie. Żeby zdobyć łapkę Gexa, bo tutaj no jednak łapki trzeba zdobyć w taki, a nie w inny sposób, więc trzeba będzie niszczyć te sejfy. Ale to jest do ogarnięcia, nie ma problemu. Można też właśnie w taki sposób jak ja to zrobiłem, czyli przed chwilą w zasadzie ominąć się te właśnie kamienne przeszkody. I wygląda na to, że musimy teraz chyba tutaj już iść. Nie ma innej drogi. Przynajmniej ja żadnej takiej nie widzę. Nara, przygłupie. I oczywiście standardowa moja śpiewka, to nie jest żadne tłumaczenie się w durny sposób, chociaż mogłoby to być takie tłumaczenie się w durny sposób, ale okej. Gra klatkuje dlatego, że po prostu za dużo się dzieje na ekranie. Tyle. Nie doszukujmy się tutaj drugiego dna żadnego, ani nic. Ponieważ po prostu, no, sami twórcy nawet mówili, że mają momentami problemy z...
Znaczy, mają momentami problemy, to trochę dziwnie brzmi, to tak jakby twórcy grali. Jak testowali sobie tę gierkę, no to mieli problemy. Bo jednak PS1 już, no trochę stara konsola, nie? Jednak, nie oszukujmy się. Wszystkiego tak od razu nie jest w stanie ogarnąć ta hop-siup. A jak się dzieje za dużo na ekranie, to tak właśnie potem wygląda. Co tu mamy za plakat? Śmieszny w sumie. Śmieszny, kurde, plakat z geksem. A, wiem, co muszę teraz zrobić. Przebieramy się z powrotem w nasz kostium i lecimy z koksem. Dla ciekawskich to już od razu to powiem, żeby nie było, że nie powiem. Nagrywam to dzień później po wczorajszym nagrywaniu Mythology Network i kończeniu trzeciego świata, czyli 17 czerwca to nagrywam o godzinie, no zaraz 11, tam 10:45 powiedzmy. Ale wy będziecie mieli, kurde, potężne te, jak to się mówi, zapasy z mojej strony. Co myśliście, że zginę? Nie no, spokojnie, też tak przez chwilę myślałem, że kurde spadnę w dół i będzie tyle po mnie. Ale na szczęście się tak nie stało, więc tyle możemy się cieszyć z tego powodu. Proszę, żeby kurde się udało od razu 100% zrobić, żeby nie było żadnych kurde problemów. Błagam. Błagam. Elegancko. I co teraz możemy zrobić? Ja wiem co. Mam nawet pomysł, co zrobimy. Znaczy no, skoro wiem co, no to wiadomo, że mam jakiś pomysł. Lol, to jest takie masło maślane trochę, ale okej. Niech będzie. Zobaczcie, co teraz się stanie. O lol, coś zbugowałem. Nie chciałem tego zrobić. Okej, czyli czas mi jednak tam leciał. Przez chwilę myślałem, że się coś zbugowało. Już mi nie będzie leciał ten czas. Trochę byłoby to creepy, ale na szczęście się jednak wszystko ogarnęło i wróciło do stanu, który powinien być. Teraz pytanie, gdzie ja mam w ogóle lecieć? Bo już nie pamiętam w sumie, jak ja sobie wczoraj ćwiczyłem ten poziom. Wow, to naprawdę było bardzo dawno temu, jak to wczoraj, to w ogóle, kurde, klękajcie narody, nie? Ale bez kitu, no nie pamiętam. O, tutaj możemy chyba polecieć. Ale nie, tu już byliśmy. Kurde, coś mi tu nie gra. Czekajcie chwilę, ja może zaraz poszukam na spokojnie tej drogi, bo kurde, coś zgubiłem. Definitywnie coś zgubiłem. O, chyba znalazłem właściwą drogę. Tja, to jest tutaj. Bez kitu, znalazłem właściwą drogę, moi drodzy. Oj, oj. Na przez chwilę nie wiedziałem, gdzie mam iść. To jest dobre. O! Elegancko, znaleźliśmy tego frajera.
Teraz będzie na nas bomby rzucał. Na szczęście, kiedy on w nas trafi, to my nie obrywamy żadnym tym. W sensie, żaden pasek zdrowia nie tracimy ani nic. Trochę to jest ułatwienie, nie będę tego ukrywał. Ale da się to przeżyć. I wiecie co, sprawdzę, czy wszystko aby na pewno dobrze się nagrywa. Tak, dobrze się nagrywa. Aby to na 89, dobra, niech będzie 89 już tak oficjalnie. No dawaj, kurde, przygłupie. Nie, no kurde, naprawdę. Dobra, spadamy w dół. Chciałem właśnie zebrać tego gagatka, tą łapeczkę. No i jak ja mam to zrobić? Jak mam nie oberwać? Jak on ma oberwać? No, dawaj. O, dobra, oberwał. Frajer. Frajerzyna. Dobra, drugi raz oberwał. I trzeci raz, dawaj. No, jedziesz. No i frajer padł, elegancko. O, patrzcie teraz na to, widzicie? 96. Jeszcze nam brakuje 4 komarów. Gdzie one mogą być? Teraz sobie na spokojnie pozbieramy te bonusy. Znaczy żetony bonusowe. Nic nie ma? Nie. Nic tu nie ma. Znaczy trochę tam przyleciałem i zobaczyłem, powąchałem i poleciałem dalej, jak to się mówi. Ojoj, jak mi przykro. Znaczy, zajebiście poszło. Mamy drugi żeton bonusowy. Teraz... A, polećmy sobie tam do tego frajera. Widzicie, jak ładnie go, kurde, skasowaliśmy teraz jednego i drugiego. I kolejny pilocik się tu pojawił, elegancko. Tu mamy jeden pilot, tam gdzieś będziemy mieli drugi. Tylko teraz potrzebujemy znaleźć 4 komary, które nie wiadomo gdzie są. A wypadałoby je zebrać. Co nie? O, coś tam widzę. A nie. Wydawało mi się. Szkoda. Szkoda, że mi się wydawało. Ale tam checkpoint jest. Hej. Elegancko, o to chodziło. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. Teraz to co nam zostało? Zabranie 2 łapek, elegancko, dobra, to już będzie easy. A wczoraj nie mogłem zrobić tego na 100%. Nie mogłem w ogóle tego pilocika za 100% zabrać, a teraz mi się udało. Widzicie, jak fajnie? Tam jest jeszcze safe, który trzeba zniszczyć. I my to zrobimy, tylko kurde, nie mam na razie garderoby, która by mi na to pozwoliła. Jak to kurde brzmi, garderoby, która by mi na to pozwoliła. Chyba wiem co tutaj pomoże. I pomoże właśnie ta garderoba.
Proszę Państwa, zrobiliśmy 100% pod względem zebrania wszystkich itemów. Teraz musimy pomyśleć, który chcemy pilot najpierw zebrać, bo mamy 3 dostępne. Lock and load, little lizard. Zebraliśmy od końca, chyba zebraliśmy od tego trudniejszego do zdobycia, tak przynajmniej mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić. I'm back. Did you miss me terribly? Maybe a little. By the way, am I rescued yet? Well, I'm still working on that. Well, call me back when I'm about to be saved. Yeah, sure. Ta sobie w ogóle czeka i pięknie pachnie, a Gex tutaj się musi trudzić. Co to za sprawiedliwość jest, weźcie mi, powiedzcie. Let's get it on! Dobra, zrobiliśmy to, więc teraz myślę, że zrobimy to. A to jest misyjka z trzema kata. I'm here to save the day, but I'm soft and I cried. Tak, z trzema katami. Chodziło mi bardziej o trzech kotków. To bardziej chciałem powiedzieć, ale okej. Okay. Niech będzie trzy katy. Więc teraz tak, jak pamiętacie, dwie misje, które nam zostały, to są trzy kotki do pokonania. I pokonanie tego jednego bossa, więc my chyba zabierzemy się za tego bossa, tak więc... widzimy się na samej górze w takim razie, moi drodzy. Nawet cięcie. No, i elegancko. To jest właśnie to, co powinniśmy zrobić już dawno temu, ale zrobiliśmy dopiero teraz, bo wolałem tą cięższą misję sobie zakończyć. I pytanie teraz, gdzie jest ten telewizor? Już serio, ja nawet nie mam pojęcia, gdzie ten telewizor jest. Żeby nie było. A, to jest chyba ten. No, to jest ten. Na bank. No dawaj, leć Gex, dasz radę. Ty miałbyś nie dać rady. Dokładnie. Elegancko. No to zostaje nam tylko już misja na pokonanie 3 KitKaty. Znaczy... kotki. Dobra, lecimy z koksem z tymi KitKatami. Nestle KitKat, dobra. Let's go. To będzie prosta misja bardzo, bo tu zresztą mamy bardzo blisko ten telewizorek. No. Przepraszam. Nie tą cutscenkę pokazałem. Przepraszam. Go to map. Oczywiście, że tak. Bo ja miałem pokazać teraz pokazówkę z trzeciej misji. Widzicie, ja cały czas zapominam o tym. Dobrze, że mi przypominacie telepatycznie. Let's get it on! Uno. Teraz idziemy zdobyć ten pilocik, który nie będzie w sumie swoją drogą ciężko zdobyć, bo jest bardzo łatwo go zdobyć. Wystarczy, że tylko tam dolecimy. Aj. Ale w sumie już się pojawił ten pilocik, więc mamy to z głowy, tylko sobie zbiorę życie. Żebyśmy mieli znowu 63, żeby nie było. Myślałem, że kurde Gexem tam doskoczę, ale no niestety się nie udało. Dokładnie tak. 4 na 4. Bardzo very nice, jak to się mówi. No i mamy Hub World i jeden z poziomów 100%. Więc teraz nam pozostaje tylko zrobić już drugi poziom i potem możemy zabrać się za wszystkie sekretne poziomy, te właśnie wszystkie dodatkowe poziomy, no i wiecie o co chodzi, no nie? I te wszystkie bonusowe. No i mamy tutaj właśnie, ale zanim to zrobimy, to sobie save'niemy, bo why not?